z mocy, jaką otrzymali od Ducha Świętego. Usłyszymy dzisiaj o tym w Dziejach Apostolskich, jak wychodzą z wierzchownika, jak przemawiają, jak doznają siły i mocy rodzącym się Kościele. Dopytałem 25. rocznicę śmierci intencją żony i rodziny.
odeświałaś na początku głoszenia Ewangelii przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru. I na pewno cały dom, w którym przebywał. Ukazały im się też języki, jakby ognie, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. I zaczęli mówić obcymi językami, tak, jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni i Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał w szum, zbiegli się tłumnie i zdumieni, bo każdy słyszał, jak przemawiali w niego własnym językiem. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiali, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii i Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i z tych części Libii, które leżą blisko Cydenu i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kretejczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszym języku. Wielkie dzieło Boże. Oto słowo. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Bóg. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg. Thank you.
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte, schowane przed Żydami. Przyszedł Jezus, stał pośród i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Święte, którym opuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. Burmistrzu Gubina, burmistrzu Krosnomorzyńskiego, wiceburmistrzu Krosnomorzyńskiego Samorządu, drodzy moi przyjaciele z różnych miejsc, droga moja rodzina, kochani przyjaciele z tych różnych parafii, gdzie byłem proboszczem, prawie obok Gubin, Wyścigorzów, ale jeszcze wcześniej widzę, że też nie zapomnieli o mnie moi studenci z duszpasterstwa akademickiego, którzy też tutaj przyjechali z różnych stron. Ale jeszcze są ci, którzy jeszcze znaleźli się wcześniej, bo widzę, że jest z mojej klasy, średniej, przyjechała delegacja. Jestem wam bardzo wdzięczny. I cieszę się, że tak wielu wspaniałych parafii dzisiaj tutaj widzę, na was patrzę. I cieszę się, że możemy wspólnie świętować kolejną rocznicę narodzenia Kościoła, uroczystość zesłania Ducha Świętego. Nasza świątynia dzisiaj zamienia się w wieczernik. Jest tak pięknie udekorowana. I te brzuski, i kwiaty, tyle czerwieni. Te wszystkie symbole jakby chcą wykrzyczeć: przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. To wołanie, które w całym naszym Kościele od wczoraj brzmi, a wczoraj już mieliśmy piękne czuwanie przed zesłaniem Ducha Świętego, rozbrzmiewające się z Kościoła Świętego Andrzeja do późnych dni, do późnych godzin wieczornych. To wszystko wskazuje, że tak bardzo pragniemy otworzyć się na działanie Ducha Świętego. Słyszeliśmy, jak aktor Zielonogórskiego Teatru, pan Aleksander, przeczytał w pierwszym czytaniu, że byli bardzo zdziwieni wszyscy, zdumieni. Co się dzieje? Myślę, że również apostołowie, nawet w najśmielszych oczekiwaniach, nie zdawali sobie sprawy, co się stało, co będzie się jeszcze działo. Już rozum żył, już serce nawet przyjęło prawdę o zmartwychwstałym Chrystusie, ale jeszcze czegoś brakowało. Schowali się do wieczernika, razem z Maryją trwali i czekali, bo odchodząc Jezus powiedział, że przyjdzie Ducha Pocieszyciela. Często bywa taki znak, że odkryjemy prawdę, uwierzymy. Ale czegoś ciągle brakuje. Brakuje tej odwagi, by pójść za tą prawdą, którą odkryjemy. Często to bardzo dużo kosztuje. Apostołów, myślę, że to bardzo wiele kosztowało. Ale kiedy wyszli na zewnątrz,
zaczęli przemawiać. Wszyscy się dziwili, jak to możliwe, że przemawiają tak, że rozumiemy ich, mimo że jesteśmy z różnych narodowości, z różnych krajów. A później, kiedy zobaczymy, co się działo w trakcie ich przepowiadania, że tłumy prosiły o chrzest, prosiły o przyjęcie do Kościoła. Myślę, że sami apostołowie ze zdziwieniem patrzyli na skutki działania Ducha Świętego. Jak się może stać z każdym z nas, kiedy otworzymy się na Jego działanie. Tak pięknie śpiewaliśmy wspólnie sekwencję starożytnych do Ducha Świętego. Te słowa, które dzisiaj były wypowiadane, to słowa, które gdzieś palą serce i sumienie. Wołaliśmy wszyscy: obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca rany. Czy nie są to słowa, które tak bardzo są potrzebne dla każdego z nas? Prawda tych słów. Ileż poranień w naszych rodzinach, ileż różnych zachowań nieświętych, powiedziałbym profanów. Bywa, że człowiek gdzieś się zagubi. Stąd słyszymy później na mocno skargę. Rozrzuć serce twarde, prowadź zabłąkane. Czy tymi słowami nie powinniśmy się wołać najpierw dla siebie, ale później na dzieci, wnuków, dla tych, z którymi mieszkamy? Także często słyszymy wokół siebie hardość, twardość. Jesteśmy świadkami zabłąkania, zagubienia. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, 7-letni dar. Kończy się sekwencja: daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa. To jest tylko możliwe, kiedy będziesz autentycznie w głębokości serca wołał: przyjdź Duchu Święty. Myślę, że wielu nawet nie zdawało sobie sprawy z tych słów, które padły w 1979 roku. Placu Zwycięstwa w Warszawie, papież wołał: niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. To, co śpiewaliśmy dzisiaj w psalmie, w antyfonie do psalmu. Dopiero z perspektywy czasu okazało się, jak bardzo te słowa korespondowały z wołaniem: przyjdź. Rozgrzej serca na mnie, co jest hardy. Daj zasługę męstwa i daj wieniec zwycięstwa. Niech to wołanie będzie i dzisiaj naszym wołaniem. Na świat, w nas, wokół nas, na pewno się zmieni. Amen. Wstańmy i wyznajmy. Wierzę w jednego Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkie rzeczy widziane i niewidziane, jednego Pana Jezusa Chrystusa. Zgromadzeni na modlitwie Duchu uwielbienia Boga, skierujmy do Niego nasze główne prośby, wołając: Kyrie eleison.
Dziękujemy Ci, Panie, za Twą miłość. Pracy ludzkie. Dziękujemy Ci, Panie, za Twą hojność. Winogron. Dar Boga, o który troszczył się człowiek. Dziękujemy Ci, Jezu, za Twoją opiekę. Hostię, wino i wodę, które są znakiem Twojej obecności z nami. Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że jesteś dla nas pokarmem duchowym i źródłem siły.
Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie.
Zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, aby zawsze działała nas moc Ducha Świętego, a pokarm eucharystyczny przez Niego święcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. W niedzielę biegnie potrzebnie o godzinie 17:30. Zespół chciał śpiewać pielgrzymkowy, ale pochylił głowę z pokorą i mówi, już nie ma miejsca dla nas. Nie ma miejsca dla nas. Zaśpiewają za tydzień, czy w innym czasie. Bo zapłać grupie modlitewnej za różne organizacyjne sprawy tym osobom, które tak pięknie udekorowały Kościół. Też składamy serdeczne Bóg zapłać. W tym miejscu też w imieniu nas wszystkich i w imieniu własnym mamy wszystkim bardzo serdecznie podziękować za modlitwę księdzu Anskę, proboszczowi w Nojce, gdzie jest przepiękny sanktuarium, gdzie będąc proboszczem w Gubinie pielgrzymowaliśmy w przeróżny sposób i rowerami, i autokarami właśnie do Nojce. Piękny klasztor pocysterski i cieszę się, że właśnie przyjeżdża na różne uroczystości związane z moją osobą. Kiedy tutaj miałem pierwszą mszę, to też właśnie delegacja z diecezji Gerlitz z parafii wokół Guben, właśnie księża niemieccy przyjechali. Władzą miasta Gubina i Krosna Odrzeńskiego, bo faktycznie w moim kapłaństwie wszędzie czułem się bardzo dobrze, ale myślę, że chyba najbardziej rozpieszczany to byłem w Gubinie i w Krośnie. W Gorzowie też nie było źle, tam prezydent też w różny sposób rozpieszczał, ale i Gubin i Krosno to takie miejscowości, takie parafie, gdzie czuję się jakąś wielką więź, niemalże rodzinną. To są dużo mniejsze miejscowości, gdzie wszyscy się bardzo dobrze znają, różne więzi między osobami, bardzo szybko można rozszyfrować. I tutaj od początku poczułem się i w Gubinie, i tutaj bardzo dobrze. Jestem bardzo wdzięczny za wszelką okazywaną życzliwość, tak przez władze miasta, również przez mieszkańców. Chcę w tym miejscu też podziękować, bo widzę, że jest wiele osób też i z Gubina, które tutaj skądś się dowiedziały i przyjechały. Przyjechały. Zapaść też została. Zostawiłem tam, że tak powiem, swoją pierwszą miłość. Tak księża mówią o pierwszej swojej parafii. Czasami ta pierwsza jest jedyna. Nie, to już jest czwarta parafia. Ale myślę, że wcześniejsze moje życie jako duszpasterz akademicki jakoś przygotowało mnie do ciągłych zmian. Studenci co jakiś czas odchodzili. 3-4 lata i następni. I człowiek się przyzwyczaił do tych różnych zmian, choć było duszpasterstwo, gdzie się nie zmieniało, gdzie po prostu ciągle trwali i kiedy byłem w Gorzowie, to co miesiąc staraliśmy się mieć nasze spotkania z moim dawnym duszpasterstwem i widzę, że też dzisiaj przyjechali. W drodze naszego kapłaństwa, tak, w Gorzowie, kiedy spotkałem wielu ludzi wspaniałych, kiedy przyjechałem na przykład tutaj w Gorzowie okazało się, że była kradzież skarbowa. Jak się wchodzi do katedry, była skarbona i mimo, że były kamery, które sfilmowały, jak pan 15 minut się męczył z tą skarboną, wreszcie zdenerwowany wziął ją pod pachę i wyniósł. Pokazano to nawet później w telewizji, ponieważ to było nagrane,
No i już tego samego dnia wieczorem mam telefon. Proszę księdza, proszę się nie martwić, tam skarbona, to tam nic wielkiego. W ciągu tygodnia będzie ksiądz miał dwie nowe, myślę, że jeszcze ładniejsze i mocniejsze, ale pewno cięższe. I tak też się stało. Mówię o tym, bo kiedy tutaj przyjechałem, okazało się, że w tym kościele było w ogóle skarbu. I tak byłem zdziwiony trochę, bo kościół jest utrzymywany z różnych ofiar. W katedrze to tych skarbów jest bardzo wiele, przy różnych ołtarzach. No i tak, że tak tym się podzieliłem z osobami z Gorzowa. No i nie minął jakiś czas, przywożą dwie skarbonki. Takie same jak w katedrze, ale troszkę inne. Widzieli, żeby nie myśleli, żeśmy stamtąd płynęli. I te osoby są tutaj, stąd to mówię. Jestem Wam bardzo wdzięczny za to. Za tą Waszą taką wspaniałą myśl w różnych sytuacjach. I myślę, że przy każdej osobie, którą spotkałem, mógłbym opowiadać wiele różnych historii, bo to historie bardzo często bardzo wzruszające, bardzo dotykające też mojego życia, za co chcę Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować. I moim wikariuszom, których mi wielu zazdrości, że mam takich wspaniałych, takich rozmądlonych, takich rzetelnych. Spotykamy się w kaplicy naszej domowej na modlitwie, odmawiamy wspólnie nieszpory. Nie spotkałem parafii, gdzie proboszcz z wikariuszami wspólnie się modli w kaplicy, odmawiając nieszpory. Być może są takie parafie, ale nie spotkałem. To też, myślę, pokazuje klimat, jaki tworzą ci wikariusze, za co jestem im bardzo, bardzo wdzięczny. Boję się tego troszkę, bo dwóch właśnie skończyło kurs proboszczowski. Ale dwa dni temu był biskup i zapewnił mnie, że spokojnie, jeszcze przynajmniej dwa lata tutaj będą. Przynajmniej dwa lata będą, ale już się wyrywają, bo faktycznie tych lat Państwa troszkę mają. Wszystkim pragnę bardzo serdecznie podziękować. Widzę, że jest Pan Burmistrz. Szanowny księdze proboszczu, drogi honorowy obywatel gmina, bo tak też jest. W życiu jest tak, często w polityce jest tak, że ktoś, kto jest charyzmatyczny, ktoś, kto się wyróżnia, ktoś, kto jest świetnym człowiekiem, realizuje swoje plany, jest delikatnie mówiąc pomijany w różnego rodzaju awansach, ale jest brutalnie zwycinany. Życzę księdzu proboszczowi, żeby przestał być pomijany w różnego rodzaju awansach, żebyśmy za jakiś czas mogli powiedzieć: nie nasz ksiądz Zbigniew Samodzian, tylko nasz biskup Zbigniew Samodzian. Wszystkiego dobrego. Serdeczne życzenia.
Wszystkiego dobrego. Ja wejdę w wieżę, jestem taki wysoki jak ksiądz burmistrz Gubina. Zapraszam do tego Rady Miejskiej. Dlaczego pan chce bardzo być w prostu podmiot gminy, a nie Dorota z Kadami? Nie wiem, czy nas na
księża w tym dniu. Dzisiejszy jubilacie z okazji tak pięknego jubileuszu 30 lat posługi pańskiej w imieniu stowarzyszeń całej wspólnoty parafialnej, a także wszystkich delegacji przybyłych na tę uroczystość, składamy Ci serdeczne życzenia. Życzymy Ci błogosławieństwa. Thank you.
długo tu z nami pracowali w Krośnie i nam, bo nam bardzo dużo pomagacie i dali Słowo Boże do nas przemawiali. A zatem pozwólcie krótko dla was wszystkich księży tutaj w Krosnoczeńskiego, że dla was wszystkich księży